Czy po ostatnim DLC mamy nowy, najlepszy biznes w GTA? Wygląda na to, że tak, ale jest jedno ale. W ostatnim update'cie Rockstar zaprowadził pewne zmiany w hangarze. Między innymi pojawił się nowy rodzaj misji, które opierają się na misjach lądowych, a nie powietrznych, tak jak to było wcześniej. I okazuje się, że nowe misje są o wiele prostsze od wcześniejszych i robi się je kilka razy szybciej, a co za tym idzie, także zarabia się szybciej. Jest tylko pewny haczyk. Kiedy robicie te misje grając samemu, to da się w jednej misji ściągnąć tylko jedną paczkę. Kiedy to grając z trzema pomagającymi nam osobami, możemy ściągnąć już ich aż 4. W efekcie grając solo zapełniamy magazyn w 5 godzin, a grając w kilka osób magazyn zapełnia się w około 1,5 godziny. Więc grając w pojedynkę zarabia się 607 500 na godzinę, a grając z pomocą innych graczy zarabia się 1 822 500 na godzinę. Więc jest to o wiele więcej niż w jakimkolwiek innym biznesie i więcej niż na napadach takich jak Caio Perico albo napady na kasyno. A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat tego biznesu, to wystarczy, że klikniesz w link w bio mojego TikToka, gdzie znajdziesz pełną